Druga połowa stycznia 1945 roku zapisała się na kartach historii naszego miasta krwawymi literami. Jak czytamy w książce Gliwice, biografia miasta autorstwa Bogusława Tracza, na początku miesiąca coraz mniej mieszkańców ówczesnych Gliwic ufało nazistowskiej propagandzie, która każdego dnia przekonywała, że Armia Czerwona nie zajmie Górnego Śląska. Jednak 20 stycznia nad miastem Gliwice przeleciały samoloty z czerwonymi gwiazdami. Wybuchła panika, kto mógł uciekał. Ludność, która pozostała w mieście, czekał niepewny los. O świcie 23 stycznia Armia Czerwona ruszyła z impetem na Gliwice, wcześniej bombardując miasto w okolicach dworca i węzła kolejowego. Do wieczora 24 stycznia Gliwice jako jedno z pierwszych dużych miast niemieckiego Górnego Śląska znalazły się w rękach Armii Czerwonej. Spalono kina, Teatr Wiktoria, Hotel Haus Oberschlesien. W mieście zapanował terror. Pierwszymi ofiarami stali się mieszkańcy Szobiszowic, Żernik i Zatorza, a potem kolejnych dzielnic. Dziś na naszym kanale przypomnimy program Detektyw Historii zatytułowany Ślady Wojny. Pochód wojsk radzieckich zaznaczony był wszędzie zniszczeniami, podpaleniami, pożarami, zabójstwami, gwałtami. Wszystkim, co wojna niesie z sobą najgorszego. Zniszczone obiekty, takie jak ten, pokazują skalę nieszczęść mieszkańców Śląska. Pokażę, jak wojska radzieckie zdążały w stronę Gliwic dwoma szlakami, ulicą Tarnogórską i ulicą Poszecką. Można palcem po mapie przejechać trasą dawnych czołgów radzieckich i wtedy człowiek dopiero zaczyna się orientować, jak wyglądała naprawdę pacyfikacja Gliwic.